A więc tak, startujemy od tego, że tutaj mam taką niestety otwartą skrzynkę, bo ostatnio kopałem w niej. Jest to wejście wszystkich moich, jak to mówią po fachowemu, stringów z fotowoltaiki. I one są później podzielone na każdy osobny regulator. Aktualnie regulatory są powyłączane, żeby ograniczyć po prostu powór spoczynkowy, ale nie mamy lato, mogę załączyć. A więc tak, z panelu fotowoltaicznych przez wstępny bezpiecznik idzie przez rozłącznik. Jest to konieczne raczej dla bezpieczeństwa. Dodatkowo ma to zabezpieczone diodą Schottkiego i idzie to na regulator. Jak widać, za dużej produkcji nie mamy, ponieważ migają obydwie diody. Czyli mamy zbyt wysokie napięcie teoretycznie i mamy naładowany akumulator, co możemy sobie łatwo sprawdzić. Pokazana temperatura według czujnika, no i mamy 81 V teoretycznie na panelach. Te regulatory są specjalnie dostosowane do tego, by dawały sobie radę do 150 V. Wiadomo, im wyższe napięcie, tym niższy prąd. Im niższy prąd, tym mniejsze przekroje kabli. Ja mam to wszystko podłączone przewodami 4 kwadrat, by po prostu iść po kosztach. No bo jak widać po kanale, staram się robić wszystko tanio. Dlatego nie jest to system, jak to się mówi, kupiony, gotowy, tylko czysty składak. Więc jak widać, działa to. No i możemy sobie też posprawdzać. To jest regulator 7, czyli to był praktycznie najnowszy, bo mamy starsze. Jakbyśmy sobie podłączyli do kureczki. Jak widać, też jest wyświetlacz inny, bo przez wpływ czasu producent też zmieniał swoje jakby sprzęty. No i tutaj na przykład dajemy tylko 1,5 ampera i sobie zobaczymy. No i tutaj mamy 918 kW wpakowane w akumulatory. Jak to rozmawiałem na czacie z jedną zainteresowaną osobą, ładowanie do akumulatorów jest jak zbieranie wody w dziurawym złotym wiadrze. Wlej, wylej, nie zarobisz na tym. A więc tak, mamy wejście, powtórzę się, mamy wejście, jest zabezpieczone przez hebel, jest zabezpieczone przez diodę, ponieważ panele fotowoltaiczne też działają jako odbiornik. Jeżeli nie dałbym tej diody, panele przez noc by brały może 10-5 W. Ale mi zależy na tym, żeby nie brały. Więc tak, zasililiśmy, mamy wejście. Teraz wychodzimy. Tu mamy wejście powiedzmy 150 V. Wychodzimy 24 V, ale mamy dużo większy prąd. Czyli ten regulator jest w stanie dać przykładowo 40 A. No i idziemy sobie kabelkiem do naszych płyt stykowych. Mamy na górze główną minusową płytę stykową i na dole główną plusową płytę stykową. I teraz tak, te wszystkie grube kable, część idzie do tych grubych kabli, idzie do przetwornicy. I tutaj też jeszcze pośrednio idzie przez zabezpieczenie 3 razy 200 A, bo tyle jest w stanie wziąć przetwornica przy maksymalnym obciążeniu 24 V i 600 A. Ale to jest moc szczytowa. A więc tak, wracając. Mamy kable, które przyszły nam z regulatora. Są podane na płytę. I tutaj również są podłączone akumulatory. Są podłączone bezpiecznikami samochodowymi. Jak wiadomo, żeby było taniej. Mamy układ 24 V.
jest to jeszcze napięcie w miarę bezpieczne, powiedzmy, bo prąd stały jest mimo wszystko nie aż taki bezpieczny, jak się niejednemu wydaje. Ale mamy zastosowane bezpieczniki 20 A, samochodówki, złączki samoróbki z zwykłych konektorów żeńskich, żeby tak samo ograniczyć koszty, bo można kupić coś więcej i drożej. A za to kondensatory są na bezpieczniku 30 A. Wiadomo, mają troszeczkę większy prąd. I teraz te przewody z akumulatorów idą sobie przez te dwie rury do akumulatorowni, która jest po drugiej stronie. Jak ktoś będzie zainteresowany, proszę pisać, chętnie pokażę, chętnie wytłumaczę. Teraz naprawdę zgrubnie poruszam temat, o co tu kaman. Czyli tak, weszliśmy prądem tu, przetwornica nam, regulator nam obniżył napięcie ze 150 V potencjalnego na 24 V o dużym, większym prądzie. Tym weszliśmy na tą i tą płytę stykową. Stąd idziemy na przetwornicę, która nam daje 230 V. I później idziemy na bezpieczniki, a ja jeszcze mam pośrednio liczniki, które jeszcze część trzeba wyposażyć w podłącze do nowej szafy. No i to idzie dalej zaś na poszczególne skrzynki rozdzielające. No mamy, widzicie, 3, 5, 7, 9. Dlaczego daję nie parzyste liczby i z odstępem? Bo na przykład wiedziałem, że kiedyś będzie jakaś może modernizacja. Czyli trójkę, to mam tutaj garaż podłączony. Za niedługo się wykluje skrzynka albo dwójka, albo czwórka. W zależności jak nazwę tą skrzynkę, którą zaczynam dopiero wyposażać. Jeszcze nie jest zrobiona. Jak widać, alternatywne źródło energii. I fajny przełącznik, który ułatwia pracę całego układu. Dobrze. A teraz przejdźmy do tego, jak to służy, jak, do czego mi to służy. A teraz do części, jak to jest zbudowane. Mieliśmy teorię, jak to wygląda w środku. Teraz będziemy mieli troszeczkę, jak to jest zrobione po zewnątrz. Czyli tak, mamy sobie solar tracker, żeby łapać słońce przez cały dzień. Samochodzik, który jest częścią dalszego projektu. Mamy od strony wschodu panele, żeby łapać całkowicie z rana jakieś słoneczko. Zestaw testowy 1, zestaw testowy 2. Na ścianie tam z tyłu to są jedne z pierwszych paneli, co miałem. No i tutaj jeszcze są panele zastępcze. Jest panel zastępczy do tej sekcji. Zaraz pokażę też, dlaczego zawsze mam jeden zastępczy. Dlatego ten tutaj większy jest też jakby zastępczy dla tych. No i tam za rogiem też mam jedną sekcję paneli fotowoltaicznych. A więc tak, mamy prąd z fotowoltaiki, no i co z tym zrobić? Mamy wyjście z gniazdka, no i sobie to idzie tutaj, tędy ładnie, no i mamy taki fajny wynalazek, jak takie gniazdko Wi-Fi, tylko że to jest takie gniazdko Wi-Fi lekko po przeszczepie. Gniazdko ma raczej na inny wygląd. A to jest moja przeróbka, żeby nie kupować kilka razy droższy przedłużacz albo gniazdko hermetyczne. A tutaj mamy puszeczkę i tam są wsadzone tak zwane bebechy z gniazdka. Jedynie wymaga to troszeczkę zręcznej pracy. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, jak chce zrobić gniazdko hermetyczne na przewodzie, to chętnie pokażę. Jak widać, tutaj świeci na niebiesko dioda. Dlatego jest taka fajna puszka przezroczysta, że w nocy widać, że jest połączona sieć
jest to po Wi-Fi. Obsługuję to za pomocą aplikacji Tuya. No i tak, przejdźmy teraz do tego, do czego mi jest potrzebny ten cały system. Przykładowo mam moje wszystkie wynalazki, które mam w domu. Przepraszam za słońce, ale widać. No mamy sobie gniazdka, klimatyzację, grzeje wody, ładuję sobie telefony, inne rzeczy, powerbanki, które też były widoczne. Mam rekuperator, osuszacz, no i teraz główny punkt. Naciskając tutaj na ikonkę, od razu załączyła mi się pompa. Widać, że świeci na czerwono druga dioda. No i w ten oto sposób, prosty i szybki, mogę korzystać z mojego prądu. I dzięki temu, że mogę sobie dobrowolnie włączać i wyłączać urządzenia, na przykład sobie uzupełniam wody w mauzerze. Wiadomo, woda będzie coraz droższa, lata coraz suchsze, to będzie trzeba mieć tej wody. A ja mam zrobione to tak, że tutaj sobie tym wężem woda z pompy, ze studni jest wciskana do mauzera. Jak widać, troszkę wody jest. Dziennie sobie coś tam dopompuję, żeby tylko studnię nie wysuszyć. No i mam alternatywę z rynny. Spad jest na stronę mauzera. No i leci. Jest to już de facto chyba trzeci rok, co ten projekt unowocześniam. Już jest to tak pomału daleko, że będę to dalej modernizował. I tak samo na gniazdeczko jest podpisany, który numer, żebym później się w aplikacji połapał, bo troszeczkę tego mam. Jakby ktoś był zainteresowany tym, jak to jest wszystko zrobione i tak dalej, to chętnie wytłumaczę. Więc pytania, sugestie mile widziane, lajki, subskrypcje również motywują. Jest to materiał po części z racji konwersacji, którą prowadziłem pod jednym filmem i szczerze pozdrawiam kolegę, jeżeli mogę mu tak mówić już. Do zobaczenia następnym razem.